dzisiejszym wydaniu powiemy o oświęcimskim rowerze aglomeracyjnym. Porozmawiamy o porywistym wietrze i pracy strażaków. Przypomnimy o naborach do oświęcimskich szkół podstawowych. Zaprosimy na spotkanie przy Globusie, a także przypomnimy o konsultacjach społecznych projektu ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Rowery miejskie pojawiają się coraz częściej na ulicach polskich miast. Tak będzie również w Oświęcimiu. Od maja rusza system oświęcimskiego roweru aglomeracyjnego. Będzie to kolejna oferowana mieszkańcom forma rekreacji i okazja do zwiedzenia ciekawych miejsc w Oświęcimiu oraz w Brzezince i Harmężach. Pewnie chętnie skorzystają też z nich turyści. Rowerem będzie można też dojechać na przykład do szkoły, pracy czy na drobne zakupy. W zakorkowanych miastach często daje to oszczędność czasu. Przygotowaliśmy w tym roku kolejną, myślę, niespodziankę, nową rzecz, która funkcjonuje w wielu innych miastach w Polsce czy w Europie, mianowicie rower miejski, który będzie miał 7 lokalizacji na terenie miasta Oświęcim, 2 lokalizacje na terenie gminy Oświęcim, z racji tego, że utworzyliśmy wspólnie z gminą Oświęcim aglomerację oświęcimską. Ten rower też się nazywa Oświęcimski Rower Aglomeracyjny. Właśnie poszerzamy tutaj obszar funkcjonowania tego roweru, nie tylko miasto, ale też o gminę. Mam nadzieję, że tą gminą, która też się przyłączyła do aglomeracji, jest gmina Chełmek i w kolejnych latach także gmina Chełmek będzie też objęta tym projektem. Jest to głównie oferta skierowana do mieszkańców, ale też do naszych turystów, którzy będą mogli w okresie w tym wiosennym, letnim, bo rower miejski będzie funkcjonował od 1 maja do 31 października, będą mogli skorzystać, przemieszczać się po Oświęcimiu, ale też i może korzystać na dłuższe spacery, czy też tak jak jest w przypadku stacji na bulwarach, gdzie będzie możliwość zostawienia samochodu i później właśnie korzystania z różnego rodzaju ścieżek rowerowych w przestrzeni miasta Oświęcim. Wierzę w to, że stanie się to ciekawą propozycją, atrakcyjną propozycją zarówno dla młodszych, ale i także starszych. I mam nadzieję, że już w maju będziemy wszyscy kręcić właśnie na takim rowerze i spotykać się w różnych miejscach na terenie właśnie miasta i gminy Oświęcim. Operatorem systemu rowerów aglomeracyjnych w Oświęcimiu został Next Bike Polska. System obejmuje udostępnienie 90 rowerów, w tym 18 dziecięcych i 9 stacji zlokalizowanych w Oświęcimiu, Harmężach oraz Brzezince. Wypożyczenie roweru wymagać będzie wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem specjalnego serwisu internetowego. Rowery będzie można wypożyczać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, również przez aplikację mobilną. Stacje będą dostępne przez całą dobę od początku maja do końca października. Będą znajdowały się przy krytej pływalni miejskiej, bibliotece publicznej, rynku głównym, przy bulwarach, Parku Pojednania Narodów, Parku Zasolu, dworcu PKP oraz Brzezince i Harmężach. Każda z nich wyposażona będzie w terminal z panelem informacyjnym i sterującym. Klienci oświęcimskiego roweru aglomeracyjnego będą mieli prawo do bezpłatnego korzystania z roweru przez pierwsze 20 minut. Stawka inicjalna wyniesie 10 zł. Przez ostatnie dni przechodził przez Polskę orkan Sabina, który poczynił wiele szkód i strat. W Oświęcimiu było spokojniej niż w innych miejscowościach. Obyło się bez większych problemów. Oświęcimscy strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyli w kilku interwencjach. Na terenie gminy Oświęcim 8 interwencji, no i miasto to 7 zdarzeń, w których uczestniczyli strażacy. W 5 przypadkach były to powalone drzewa, w jednym doszło do uszkodzenia samochodu ciężarowego, który był zaparkowany w pobliżu takiego drzewa, które się złamało. Nie były to na szczęście wielkie straty. W 2 przypadkach doszło do uszkodzeń budynków. Jeden to dach szkoły na ulicy Olszewskiego, który też udało się na szczęście uratować. Jedno uszkodzenie niewielkiej elewacji budynku na ulicy Łukasiewicza w Oświęcimiu. Także mimo niedobrej aury nie odnotowujemy jakichś tragicznych zdarzeń. Na szczęście prognozy są optymistyczne, pogoda zaczęła się stabilizować, a wiatr uspokoił się. Wkrótce ruszy rekrutacja do oświęcimskich szkół. Nabory do klas pierwszych w oświęcimskich szkołach podstawowych prowadzone będą od 24 lutego do 27 marca. Pod koniec lutego rozpoczyna się rekrutacja do miejskich szkół podstawowych. W ramach tej rekrutacji przyjmowane są dzieci spoza obwodów szkół i rodzice tych dzieci muszą złożyć
odpowiednie dokumenty, wniosek z załączonymi dokumentami potwierdzającymi punktację możliwą do uzyskania w trakcie rekrutacji. Natomiast rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają tylko deklarację, w której wyrażają chęć zgłoszenia swojego dziecka do danej szkoły obwodowej. Także mają tutaj rodzice uproszczoną ścieżkę. Oczywiście bardzo istotny element to miejsce zamieszkania dziecka, które powinno być zgodne z rzeczywistym adresem przebywania dziecka i jego rodziców. Szkoły w tej chwili albo już zrobiły takie dni otwarte, albo jeszcze będą te dni otwarte realizować. I o tych terminach dni otwartych należy zapoznawać się ze stron internetowych poszczególnych szkół, tych, którymi zainteresowani są konkretnie rodzice. No i jeszcze bardzo ważny element, do klas sportowych potrzebne jest przejście takiej weryfikacji sportowej i to też będzie ogłaszane na stronach szkół, które te klasy sportowe prowadzą. 19 lutego 2020 roku o godzinie 18 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się 22 z cyklu podróżniczych spotkań przy Globusie. Tym razem oświęcimianie będą mogli spotkać się z Robertem Gontkiem, który podzieli się swoimi wspomnieniami z podróży po Zimbabwe i Malawi. Zapraszamy do udziału. Przypominamy mieszkańcom Oświęcimia, że do 21 lutego można zapoznać się z projektem uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Małopolskiego o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wprowadzającej w mieście Oświęcimiu ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Dokument znajduje się na stronie internetowej miasta, a swoje uwagi i opinie należy kierować na adres Urzędu Miasta Oświęcim, ulica Zaborska 2. 32600 Oświęcim lub drogą elektroniczną magdalena.ptaszyńska na um.oświęcim.pl.